Hej, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z naszego życia rodzinki biedak, tak? Już mi się pomieszały nazwy. Jak widzicie, mamy wielkie zmiany w rodzince biedaków, ponieważ wyremontowałam im dom i cóż, znacznie się powiększył. Jak możecie zauważyć już na pierwszy rzut oka, są spore zmiany. Trochę się nad tym napracowałam, szczególnie nad tym, żeby zarobili pieniądze. Żeby było ich stać na ten remont. Tam na razie pauzy. I tak właśnie on się teraz prezentuje z zewnątrz. Proszę bardzo. Z tyłu w ogóle wygląda świetnie. Tutaj, z tymi kolumnami. No ale dobra. Mniejsza o to. Liczy się przód. A przód się prezentuje tak. I od razu mogę powiedzieć, że tak. Cały dół jest przeznaczony na biznes naszych Simów. Czyli tutaj sobie Sławomir... Czyli tutaj Sławomir sobie remontuje samochody. Tutaj, czekajcie, bo nie pomalowałam mu ścian. Widzę. O, niech sama takie. Nie musi mieć pięknych. A tu miałam zrobić łazienkę. Zapomniałam. Albo już mi się nie chciało. Kto to wie? Niech sobie będą takie kafelki. Zrobimy tak na szybko im coś tutaj, żeby mieli na dole, żeby nie musieli chodzić na górę. Jakiś kibelek tylko, bo tutaj wiele nie trzeba. Umywalka. Lustro też wstawię, bo tak dziwnie wygląda bez lustra. O. Jeszcze tylko wyłączę ten kot, nie ten. Tak. Dobrze go wpisałam? Tak. I stawimy sobie drzwi, bo nie mają drzwi. W tej łazience. Drzwi, halo. Ogarnijcie się. O. O to mi chodziło właśnie. Chociaż wiecie co, tak się zastanawiam. Bym przesunęła ten kibel. Oj, sorry. Tak. Bo chciałabym, żeby jeszcze Balbina miała takie dojście tutaj. Nie blokuje tu nic? Chyba nie. Więc tak sobie zrobimy. No, w kwiaciarni nic się nie zmieniło, poza tym, że się odrobinę powiększyła. Powiększyła, co? No a tutaj jest tak pusto, no bo niestety nie mamy za dużej działki, więc wiecie. Chciałam to zniszczyć, znaczy zniszczyć ten fundament i postawić na płaskim terenie mu ten samochód, no bo wiadomo, jak niby on stąd wyjedzie, nie wnikajmy. Ale nie dało się płytki podłogowe. Mam czasem taki dziwny problem z tym i nie wiem, od czego to zależy. Nawet jak usunę wszystkie całość, to też zostaje mi takie pojedyncze kratki i... I nie wiem, o co w tym chodzi. No ale mniejsza z tym, niech już będzie na fundamencie. Przymkniemy na to oko. Będziemy udawać, że tam jest taki zjazd na dół. Może jeszcze to poprawię kiedyś. Chciałam, żeby miał tutaj dwa samochody, ale no... mamy za mało miejsca. Strasznie dużo zajmuje miejsca ten samochód, więc... nie pasowało mi. A na górze, moi drodzy, mamy... Mamy wejście do naszego mieszkanka. Tutaj. I tak, mamy taki salon. Jeszcze nie urządzony do końca, bo niestety brak pieniędzy, jak zwykle. Tutaj mamy kuchnię. Przeniosłam wszystkie meble z dołu właściwie. I tyle. A tutaj mamy pokój dziewczynek. Na razie pusty. Dosyć, niestety. Dwie łazienki, jedna też trochę pusta, no bo one jeszcze nie potrzebują. W sumie nic takiego większego, a nie mam pieniędzy oczywiście.
Więc wiecie, tu jest łazienka przeniesiona z dołu chyba. Chociaż nie wiem, chyba wymieniałam meble, nie pamiętam. A tutaj mamy sypialnię, Balbiny i Sławka. I to jest tyle, moi drodzy. Bez żadnych rewelacji, bo jak mówię, nie mamy jeszcze tylu funduszy. No i cóż, możemy zacząć chyba rozgrywkę. Oni już tutaj mi wstają. Właśnie dzieci nasze drogie, one by chciały coś zjeść i się nie wyspały. Życie. Tak, Balbina, weź butelkę dla Korneli i weź butelkę dla Karoliny. A Sławomir, podejdź do kuchni, o. Zrobię to w ten sposób, bo zaraz się zaczną blokować. No usiądź sobie, dobra. Tutaj postawiam im komputer. W sumie nie wiem, czemu go tu postawiłam. Chyba czegoś szukali albo coś. Aha, bo... Aha, Balbina pisała książki, tak, no. Balbina trochę pisała książek, więc... wiecie, postawiłam jej komputer. Stwierdziłam, że to fajny pomysł, bo musiała się zajmować dziećmi, nie było czasu na kwiaciarnię, bo przecież... No wiecie... Kwiaciarnia to też dodatkowe koszta, jesteśmy totalnie na minusie, jak możecie zobaczyć, bo uzupełniła towar. I powiększyłam ją, więc wiecie. Dobra, niech ona najpierw da im butelki, żeby Sławek mógł coś zjeść. Albo ty możesz zająć coś od razu. Idziesz do notniczka? Super. To zasuwaj. I tak, one mają, moi drodzy, jeden dzień do zmiany grupy wiekowej. I praktycznie powinny mieć dzisiaj te urodziny, aczkolwiek nie będą ich miały. No ponieważ ja próbuję zachować taką spójność między moimi seriami. Tam dziewczyny się wcześniej urodziły, z tego co pamiętam, niż te nasze córeczki tutaj, więc chciałam, żeby najpierw tamte podrosły, a później te. Więc tak. Niestety muszę jeszcze zostać małymi dziećmi. Nie ukrywam, że mi się to nie podoba, bo już mam dosyć. No ale trudno. Trudno. Musi być jakaś spójność. Mogłabym w sumie przymknąć oko i zrobić, żeby te były starsze, ale no... No nie. Za jakieś dwa odcinki zrobimy im urodziny, tak będzie mniej więcej. Tak myślę. Jak widzicie, Balbina chciałaby tutaj poprawić kondycję. One są jeszcze niewyspane w ogóle, a ty załatwiłaś się? Załatwiasz się, dobra, to ja jeszcze wrzucę do końca, bo one się w ogóle nie wyspały. Bez sensu. I spróbujemy otworzyć dzisiaj kwiaciarnię, moi drodzy. Jeszcze możesz jeszcze wrzucić te butelki, o. Jak zjesz. I pracuj nad silnikiem. A ty się dobrze czujesz, czy mogłabyś się tylko prysznic wziąć? Zajadać mi tam szybciej, bo tu praca czeka. Pieniędzy brak jak zwykle. No, Balbina już trochę schudła, bo chyba no, trochę poprawiła tę kondycję, ale... Ale jeszcze widzicie, chcę więcej. Się zastanawiam, czy my dostaliśmy książki Balbiny. Bo zawsze jak się wydaje książkę, to przynoszą, nie? Ale tu nie widzę nic. To jest to gazeta. No nieważne. Wkładasz do końca? Super. No one się jeszcze prześpią, to akurat Balbina może iść na dół do kwiaciarni. Troszkę popracujemy sobie. Dobra, teraz tutaj nie wejdziesz, weź prysznic tu. Wiedziałam, że będzie źle, no to chodź. Jak zwykle problemy. Ten też źle stoi. Trzy światy. Ale o co ci chodzi? Tak, z tej strony wejdziesz? No, to ten też jakoś trzeba przestawić, nie wiem. No ale bez sensu, to po tej stronie. Zobaczymy. I proszę cię, chodź tutaj.
Otwórz lokal. Drogo, drogo, drogo. A ten kwiatek jest na sprzedaż? Tak. Tak jest, dobra. Sławek idzie do siebie pracować. A ty, Balbinka, do siebie i git. I nie wiem, czy wam pokazywałam, że zmieniłam jej aspirację. Ostatnio to zrobiłam, bo mi denerwował ten jej ser smażony. To tutaj było? Tutaj chyba było. Dałam jej poszukiwanie przyjemności zamiast tego sera, tak? No i w końcu ma inne pragnienia. Zasuwaj, Balbina. Czemu tędy? W ogóle, aha, bo ty idziesz sobie... No dobra, no. W sumie to sprytne, żeby nie przechodzić przez dwór. Masz mózg? Masz mózg? Dobry. Tylko wiecie co? Jeszcze chciałam te drzwi zablokować. Zamknij z tym tykula z kulkatorów, okej? No to chodź tutaj, pracuj jako kasjerka. Będziemy czekać na klientów. Jak tam pies? Pies chciałby siku. To czemu nie zajdzie na dół? I towarzystwo psu trzeba poprawić też. O, dobra. Gdzieś 16, 14, 5. Super cena, nie ma co, wiecie co? To jest bez sensu. Znajdziemy tu jakieś droższe kwiatki. Bo tam resztę powymieniałam, tylko tutaj zostało właśnie. Ile to kosztuje? 10. A taki zestaw 20. Nie no, to bez sensu. To? 20. Troszkę drożej poproszę. 30. 50. Czy tych kwiatków tutaj gdzieś nie... Nie. Nie ma nigdzie, no dobra. To ustawimy sobie te 100 kroteczki. Jakie te są ładne. No, no, trochę wielki, ale co nic. A niech se stoi. Dziwnie to wygląda, ale... Nieważne. Ile kosztuje ta konewka? Bo w sumie też fajny pomysł, żeby sprzedawać konewki. W końcu co? Jakby nie patrzeć, kwiaciarnia, więc... Trzeba teraz tylko zaznaczyć. Drogo, drogo. Proszę bardzo. Teraz tylko na klientów czekać. O, idzie. O, Bronka idzie, rany boskie. Jak ja jej nie lubię. Wiem, że to dziewczyna mojego syna, ale zobacz, jak ona jest straszna. Ona mnie przeraża. Zwykła sprzedaż. Cyryl wybrał sobie przerażającą kobietę. Uuu, Jessica Rae. Okej. To jest dopiero relacja. Balbina jeszcze nie wie, że ona kręci z Damianem. Ciekawe, czy jej się spodoba nowa synowa. Balbina jak do tej pory lubi wszystkie dziewczyny Damiana. Ze wszystkimi się zaprzyjaźnia, nawet z jego przyjaciółkami, więc wiecie. O, chciałabyś coś takiego, no to na dworze mam. O, mamy punkt. Kupimy sobie z hurtem, żeby mieć tańszy towar. Oczywiście. Jessica chyba jest bogata. Tak mi się wydaje. Albo i nie jest. Może to Damian jest bogaty. Ale Jessica jeszcze chyba z nim nie mieszka, więc nie wiem, czy mają wspólne fundusze. Raz tak, bo już podejdę do tego. Trochę się tu blokują.
Tam Bronka wykupuje mi. On chce przejść do tej choinki. Simowie już wyczuli, że tutaj zima. I trzeba choinkę kupować. No idziesz do tej choinki? Jak tam dzieciaki już stały pewnie? Och, wiedziałam, że on już nie pracuje przy tym samochodzie. W takim razie powypuszczaj dzieci. Co za Sławek. Dokąd ty się wybierasz? Mało tu klientów. Weź tą kwiaciarnię trochę rozruszaj, Balbina, bo naprawdę licho. Myślałam, że on idzie do kasy. Idź na te choinki ich namów, bo choinki są drogie. O, tego już namówiła. To idź przyjmij pieniądze. Jessica też kupiła choinkę, to kurczę, Damian będzie miał już choinkę w domu. Spodziewajcie się tego w przyszłym odcinku. Jaka się kolejka zrobiła. Barbina, dajesz. A Jessica nie będzie tyle czekać. Ona nie należy do takich kobiet. Widzisz, już się denerwuje, a masz brązową rękę? Och, Bronka, jak zwykle ja się nie zdziwię, jak ona rzuci tą torbą. Bronka to jest jeszcze gorsza. Nie lubimy Bronki. Oj, nie lubimy. Ale coś zarobiliśmy, zobaczcie, ile towaru sprzedaliśmy, także jest dobrze, moim zdaniem. Nie spodziewałam się, że Balbinka tyle sobie poradzi, nawet mamy tutaj zielony pasek. Patrzcie, Wolfgang Ray. Pamiętacie Wolfganga? Od Nataszy? To jest ten sam Wolfgang, tylko... Chyba. Ten sam, albo jego klon. Tutaj odcinek powinnam kończyć, a on... O, Maja przyszła. Kurczę, sami znajomi. Wszystkich znam. Dobra, nie wychodź już do niego, bo on się znam. Oni, ci na dworze, to oni sami tu świetnie sobie radzą. Dobra, i zamykamy, bo trzeba się zająć dziećmi. I towar się kończy. O, jaki piesek do nas przyszedł. I psem też trzeba się zająć. Tylko jeszcze z nimi pogadam. Może gwiazdkę zdobędę, bo nam brakuje jednej tylko. Ty mi tutaj nie stój przy kasie, chłopie, bo będę potrzebowała komuś ten... Jesteś tu jeszcze, Sławek? Dobra, Sławek na dzisiaj skończy pracę, bo już ma energię samą. Niech sobie kawę wypije. Ze trzy. Jej, udało się nam zdobyć jeszcze jeden punkt. Więc sobie do końca ten hurt wytygujemy. I chodź, zamknij lokal. Wystarczy nam na dzisiaj. Tak jest dobrze. Przyjmij pieniążki. Tam już dzieci są... Ojej, a czemu... Nie wypuścili cię?
Wolfgang, ty dziadu, znaczy Sławek. Czemu nie wypuściłeś dziecka? Dziecko z miski je, ej. No brak słów, zostaw tą kawę, raz. Co za skandal. Co za skandal. Babina i Sławek nie mogą się chyba porozumieć w kwestii opieki nad dziećmi. Zdecydowanie. I uzupełnię jeszcze towar. A ty ogarnij dzieci raz. Biedna już się zlała. Dobrze, że tu są schody, już mi żadna nie zejdzie na dół do kwieciarni, tak jak to było wcześniej. Daj butelkę, no. No połóż, ona sobie sama weźmie, Jezu. To dziecko jest mądrzejsze od ciebie, chłopie. I sam też weź się tu ogarnij w międzyczasie, jak one jedzą. Masz jakiś... Aha, ty znowu masz jakiś problem. Oczywiście. O, rany. Ty tutaj ładnie uzupełniasz. A Karolinkę to trzeba wykąpać. Mam jeszcze tą starą wannę, żebym sama mogła kąpać. No i zleciał dzień, biedaku, zleciał. Troszkę w końcu opracowaliśmy w naszej kwieciarni. Ile można było na to czekać? No ale co, Balbinie się zechciało dzieci, no to co zrobić? Nie chcę więcej dzieci, nie chcą na razie dzieci, więc jest dobrze. No już cię tata będzie kąpał, no. Zobacz. Czemu ona nie zjadła? Co za dziecko, dobra, muszę do końca. Niech idzie spać i ty też idź spać. A ty jak tam, Balbina? Uzupełniasz jeszcze? Troszkę nam schodzi, hajzie. Co to w ogóle jest? Nic tu nie ma. Dziwne to jest jakiś... Coś mi się zbugowało. Damy się na to. No zobaczcie, no. W środku już uzupełniłaś wszystko? Widzę, że tak. Super. Nie możesz tego usunąć? Tak, to zrobimy. Już, Balbinka, już. Wszystko super. Możesz podejść na górę na razie. Wiesz co, wyrzucisz to. I to. Jej by się przydało zabawy trochę. To ona sobie poskacze na skakance. Bo to jej przy okazji podniesie kondycję. Także wiecie. No cóż, a ja będę kończyć odcinek, bo już i tak trwa naprawdę długo. Więc tak. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zarówno nowy dom biedaków, jak i rozgrywka dzisiejsza. Także tak. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku za 2 tygodnie.